Damian Biłas dla portalu Fight Sport. Damian, jesteśmy po gali PLMMA12. Powiedz, jakie masz odczucia tutaj, powiedzmy, na temat tego, co się wydarzyło w twojej walce, jak udało ci się zakończyć tą walkę poddaniem w pierwszej rundzie? Powiedz, dobrze ci się walczyło? Bardzo dobrze, jest to mój zawodowy debiut, wygrany, to tym bardziej się cieszę. No, nie ukrywam, trójkąt jest moją ulubioną techniką, zawsze nad nią pracuję na treningu ciężko i myślę, że taki był plan, żeby skończyć tę walkę przed czasem, bo na pełne 3 rundy nie czułem się na siłach po prostu i starałem się, żeby ta walka skończyła się przed czasem. Udało się, jestem bardzo z tego zadowolony. Przeciwnik cię czymś zaskoczył? Czy ja wiem, czy zaskoczył? Dostałem kilka mocnych ciosów, ale wszystko raczej walkę całą kontrolowałem. Przebiegała po mojej myśli, nie byłem chyba ani razu zagrożony, tak mi się wydaje. Że... Powiedz, ile ty masz lat? 21. Dzisiaj imponowałeś jak na debiutanta dużym spokojem, jeśli chodzi o to, co się działo w oktagonie. Raczej wyglądało na to, że masz jakbyś duże doświadczenie. Skąd to doświadczenie? Mam stoczonych 18 amatorskich walk. Głównie na Almach? Głównie na Almach i na galach jako przedwalki, bo... Sporty walki trenuję od 2 lat, nigdy wcześniej nie próbowałem żadnych sportów walki, MMA jest pierwszym, którym zacząłem. Moja przygoda trwa chyba około 2,5 roku i wydaje mi się, że jak na razie wszystko idzie w dobrym kierunku, jestem zadowolony. Podoba ci się ten sport? Bardzo. Uważasz, że masz szansę, czy to raczej będzie taka po prostu przygoda do pewnego momentu, jak zobaczysz, że jest, że powiedzmy zaczyna się jakaś duża skala trudności, wycofasz się? Nie, myślę, że się nie wycofam. Ja mam dopiero 20 lat. Myślę, że cała kariera przede mną. Mam jeszcze dużo do poprawienia, będę się starał. Myślę, że mam szansę coś osiągnąć na sporcie. Damian, dziękujemy bardzo. Dziękuję. Gratulujemy pierwszego zwycięstwa w karierze. No i czekamy na następne. Dziękuję bardzo. Za portalu Fight Sport Damian Biłas, prosto z gali PLMMA 13 z Rzeszowa. Dziękuję bardzo. Dziękuję.